Ja chciałbym tylko powiedzieć kilka słów na początek, bo rozpoczęliśmy zumbą. Brawo, tak. Zumbą, którą poprowadziła Monika z kolegą. Tydzień ruchu, pierwszy raz w Straszynie, drugi raz w Polsce. Jednocześnie impreza odbywa się w 60 lokalizacjach w Polsce. Jesteśmy najmniejszą miejscowością w Polsce, która organizuje tą imprezę przy pomocy własnych zasobów, bez żadnych sponsorów. Tydzień ruchu ma promować zdrowy styl życia, aktywny sposób na życie. I my, jako Straszyn Biega, postanowiliśmy zorganizować to również w Straszynie. Dlatego zaprosiliśmy dzisiaj do udziału kilkoro osób. A głównym kluczem teraz do programu, czy kluczem, który wystąpi, będzie zespół Bingo Junior z Pruszcza Gdańskiego. Dzieci, które przyjechały specjalnie, żeby wystąpić na naszym evencie. Mam nadzieję, że spotka się to z aplauzem, z zadowoleniem. I myślę, że to otworzy nam możliwość współpracy na przyszłość. Sylwia, która przyjechała z dziećmi, poprowadzi te kilka piosenek. Mam nadzieję, że to w przyszłości pomoże nam, żebyśmy my pojechali gdzieś do Pruszcza na jakiś event wspólny, a żeby oni do nas przyjechali. Także oklaskami mam nadzieję, że przywitamy wszystkie dzieci, które dla nas zatańczą i życzę miłej zabawy. Dyplomy, które będą, mam nadzieję, że znajdą się miejsce na waszej ścianie.
Alicja Kotłowska dostanie dyplom za udział w naszej imprezie. Livia Loch. Daria Gebert. Daria Wysiecka. Martyna Wiącek. Wiktoria Urbanowicz. Joanna Sychta. Magdalena Sychta. Brawo! Wiktoria Warmus. Jeżeli ktoś nie klaszy, to znaczy, że mu się nie podobało. Nie widzę. Julia Pieczonka. Agata Hetman. Zuzanna Bulińska. Nie słychać was. Klaudia Sabała. Milena Stachurska. Oliwia Pierwoch. I Kinga Kurzewska. Wszystkie dzieci zostały? Super. Jeszcze raz gorące brawa i bardzo dziękuję za przyjazd. Obiecuję, że następnym razem przyjeżdżamy do was.